jak się zdarzy, to musimy go wybuchnąć. Tylko kojarzycie może miejsce, gdzie tutaj znajduje się, w tej części miasta znajdują się jakieś granaty albo coś, co by mogło rozwalić ten hajs na kółkach? Tu stoi moja korweta fantastyczna. Pamiętacie, jak ostatnio ją zaparkowałem? Niech tu sobie stoi, a my pożyczymy inny samochód. Tutaj w GTA 4 za kradzież samochodu nie mamy jakichś takich większych konsekwencji jak w przypadku GTA 5. Tak więc wszystkie samochody są nasze. Chociaż oczywiście jak policja nas zobaczy podczas pożyczania auta na wieczne nieoddanie, to... No, może być kiepsko, nie? Ale ogólnie jest całkiem w porządku. Trochę za głośno chyba giera jest, co? Okej. Okay. Żartowałem z Green Screenem. Okej, okay, spoko. Co to za fura? No to jest kurde moja korweta. Ona tam czeka na swój moment. Dobra, mamy tutaj misję. Właśnie, motocykl mamy, zobaczcie. No stój, Niko Bellic. Bierz tego motura. Jedziemy. Tutaj niedaleko są fajne hopki, po których można skakać. Zaskoczenie, że można po nich skakać, nie na hopkach. Ale dziwnie się tutaj motocykl. Przed chwilą grałem w GTA na konsoli PS4, na GTA 5. W GTA 5 na konsoli PS4. I kurde, ta motocykla mi się zupełnie inaczej jeździ niż tutaj. Granaty są w fontanie w parku. Wiem, tam zawsze sobie bierzemy te granaty. Mamy misję i nie mamy granatów. No właśnie, nie no, musimy jechać po te granaty. Ja się zastanawiam, czy gdzieś tutaj jest wyrzutnia rakiet jakaś, czy coś takiego. O, teraz to już na pewno musi po hamburgery jechać. Czy będę grał w dodatki do GTA? Taki mam plan, nawet sobie wszystkie już pobrałem, także jak najbardziej. Sprawdzałem, czy działają i chyba działają, także jest okej. Okay. Fajna broda, dzięki. Mam nadzieję, że będzie jeszcze fajniejsza. Staram się, żeby była fajna. Oh my God. Nie mogę, ej, zobaczycie co ja tam wam pokażę na tym vlogu, no. Ale na razie nie mogę nic mówić. Nie powiem. Oh my God. Co wy z tą brodą? No broda jak broda. Postanowiłem sobie zapuszczać, bo nigdy nie miałem długiej. Co to z tą lampą się dzieje, ej? Co na taka krzywa, krzywo wyrosła. Weź taksi i jedź tam. Nie no, taksówką nie będziemy jechać. Ty, patrz, tutaj szła ta pani na telefon. Taksówką nie będziemy jechać, bo to zajmie nam dużo czasu. O Jezu, jak tymi motocyklami się tu dziwnie jeździ. Nimi się nie jeździ dosłownie. Okej, okay, jedziemy. Czemu przeszedłem na Twitcha? No już mówiłem o tym 100 razy. Po prostu tutaj jest fajniejsze narzędzie do streamowania po prostu. Lucek Panoramix? A czemu to tak? A, chodzi o brodę. Nie no, Panoramix chyba miał białą brodę, a nie czarną. Z tego co kojarzę. Ja mam jeszcze Liberty City Stories na PS2 i się też dziwnie jeździ. O kurde, nie grałem nigdy w te Stories, ale jest na PSP. Kurczę, na PSP też nigdy nie grałem, jestem ciekawy, ale podejrzewam, że ta konsola ma nie lepsze osiągi niż nasze telefony obecne, coś tak czuję. Taksi ma opcję szybkiej podróży, mówisz? Czekaj. Ale dobra, już mamy moto, to my tam dojedziemy szybko. Właśnie, tam było, znaczy, można było przyspieszać na pewno. Ale czy można było się tak aż teleportować? Sprawdzimy to, jak będziemy wracać. Trochę ciszej grę. Za głośno jest? Nie no, chyba jest okej. Okay. Dobra, możemy to odrobinę ściszyć. Który dodatek do GTA 4 lubię najbardziej? No chyba właśnie też The Ballad of Gay Tony, dlatego że tam mamy fajne pojazdy. Jest Buzzard, jest ten BWP, nazwijmy to. Ten samochód bojowy, pojazd bojowy z działkiem. Także, no, ten dodatek wygląda najciekawiej, a motocykle jakoś mnie tak nie kręcą zbytnio. Ale też go przejdę, bo właśnie zastanawiam się, jak to tam wygląda. Nigdy go nie przechodziłem, więc nie wiem, jak się w to gra, nie? Telefony są znacznie mocniejsze od PSP, ale GTA Liberty City Stories już na Androida, a Vice City Stories ma być w tym roku wydane. O, właśnie, ciekawe, można było zagrać, nie? Ale podejrzewam, że nie będzie lepszy od zwykłego Vice City, chociaż cholera wie w sumie. No tak, telefony są mocniejsze, kurczę. Telefony ewoluują teraz bardzo szybko, a te konsole przenośne w zasadzie przestają mieć sens, nie? Skoro telefony są takie dobre i obsługują w zasadzie w każdą grę, które były kiedyś na peceta.
Więc ja nie widzę sensu, żebyśmy specjalnie kupowali sobie jakąś dedykowaną konsolę. No chyba, że jest to jakiś tam Switch, nie? Bo Switch jest chyba taką konsolą też przenośną i tam się gra naprawdę bardzo fajnie na tej konsolce, to wtedy tak. Oj, musimy po hamburgera jechać. Bo mnie tutaj zaraz dobiją. Jezu. Dobra, zmieniamy furę, bo już mnie wkurza ten motocykl bez kitu. Nie będę tracił granaty. Granaty musimy mieć na misję zawsze. A, trochę ciszej mikrofon. A, poczekaj. To grę zbustujemy. Okej, trochę ciszej mikrofonik. Już mikrofon ściszony. Dobrze, powinno być lepiej. No i jedziemy. Jedziemy teraz sobie na jakiegoś hamburgera. O, pojedziemy przy okazji na misję do Brucego. No i mamy futo. I będziemy futować. Futo to taki driftowóz trochę, no nie? Jest taka Toyota Corolla? Coś takiego. I była taka specjalna wersja Toyoty Corolli właśnie w wersji jakby sedan. Ona się tam jakoś specjalnie nazywała. Łop. Dobra. Teraz jedziemy po hamburgerka. Kurde, jak to gitara chodzi, ja nie mogę. Kiedyś ciężko było, żeby to odpalić, nie? Dobra, i tutaj tak, zjemy sobie hamburgera za $1, co uzupełni nam całkowicie zdrowie. No i cały czas musimy patrzeć, to jest bardzo ważne, żebyście też zerkali, czy przypadkiem gdzieś tu nie jeździ hajs na kółkach. Czyli wiecie, te samochody zielone, jest bardzo ważne, żebyście tu komunikowali, nie? Tu stoi drogówka i musimy od nich wziąć amunicję do shotguna. Czemu nie mogę obracać kamery? No już mogę. O, shit. No dobra, musimy w takim razie... O, tu byli policjanci! Grubaski, kurcze, nie mogą biegać. Ponczusie jedne, no. Zajedziemy sobie dookoła i... O, tu jeszcze moja fura stoi. Musimy zabrać tego Handleya Sport. O. I pojedziemy sobie tu. Aston! Uciekaj stąd. Boże, co za Aston. Według mnie to taki Nissan AE86 raczej. Nissan AE86? Właśnie chyba Toyota AE86. Nie wiem, teraz jestem zmieszany już. Aston pewnie puścił boka. Nie. Po prostu on czasami nie wie o co mu chodzi. Wypuszczę go na dwór. A zaraz chce z powrotem wrócić. Wejdzie do pokoju, chce z pokoju wyjść. Pochodzi sobie po domu, zaczyna wszystko rozwalać. Wezmę go znowu do pokoju i znowu zaczyna mu coś nie pasować, chodzi w kółko. No taki on jest. No niestety młode pieski mają echo między uszami, także trzeba się liczyć z tym, że on zawsze będzie mu coś nie pasowało. Dobra, Brucey. Lekko czy mocno? You wanna go on a date? Come on, what's wrong with you? Okay, who is she? That's the thing, it's a guy. Fuck you. No, dude, listen! Cousin of that guy you killed, Lyle Revis, owes me a lot of money. And then he won't pay. Instead he said he's gonna have me kill that bitch. Czyli jednak się umówimy z gościem na randkę. Brucey, you got to chill. For real. Now listen, NB, this guy isn't hiding, but he's a serious... He's a serious cockhound. Oh. Aha, oh, okay. No, but the guy knows me, and I don't think anyone would date that fat slob. Just doing your profile. Dokładać ci profil. Let me see. Ale mamy dziewczynę już. I am a vulnerable guy who needs to be held by big strong arms. What? Yeah. Kidding me. You should have... Jezu. Okej. Okay. Siema Grzecho. Umówimy się z gościem na randkę. To będzie jedyny moment, kiedy będziemy mogli to zrobić. Podczas właśnie misji, nie?
Dobra. Ech, kurde, muszę zajechać po to żarcie. O, mam swój samochód. Mogę jechać. Samochody policyjne są spoko. Mają taki fajny taran z przodu i możemy włączyć sobie koguty. Właśnie, o, zobaczcie, jak fajnie zjeżdżają z drogi. Spoko. To akurat pojedziemy sobie... Pojedziemy sobie do hamburgerowni i zjemy coś. Przed kopałem się z błota? Tak, umyłem rower karcherem, spokojnie. Myjką ciśnieniową mi poszło. Ale coś mi ostatnio też zaczął szwankować, bo... coś w korbie jest nie tak, będę musiał znowu ją nasmarować. Wyczyścić, bo tam byłem na śniegu też, tym rowerem. I się chyba dostała woda, albo jakiś piasek zaczął mi strzelać tam w środku. Więc będę musiał to naprawić. Hamburgerownia, gdzie ty jesteś? Bagiety jadą, właśnie. Idziemy szybko po ten. O, i weźmiemy sobie mojego handleja, który tu stoi. Ja swojego nie myję, nie ma sensu. Umyj go czasami, no. Zawsze to dziewczyna zadowolona będzie później. O, nie to chciałem. Hops. Zrób IOIO na bandytach. Tutaj nie ma tak za bardzo bandytów, ale spoko. Znaczy, tutaj nie wiem jak odpalić te misje, ale chyba nie ma tych misji, nie? Dobra, jedziemy w takim razie. I musimy teraz pojechać do małpki, czyli do kawiarenki. I tam obczaić chyba nasz profil i się umówić z gościem. Także będziemy mieli okazję. Jedyny raz podczas misji właśnie. W tej restauracji będzie ta randka. W której restauracji? Okej. Love meat. French Tom, okej. Jesteś bestią, stary. Zjedz go żywcem. Spoko. Spróbujemy. Tyk. Dobra. Poczta. Co jest sytuacja? Hej, co? Ja tego nie przeczytam. Aha. Molis. Ło! Co? Kupuj leki. Czas na zabawę, Teresa. Lol. Roman coś do mnie napisał. Do Michelle. Dziewczyna cię lubi. To i przydało się. A, ona tam nie lubi mnie, tylko ten. To jest tajna agentka. Po co on mi to pisze, jak się spotykamy co chwilę? Masakra. No dobra, chodźmy do Love Meet. I musimy znaleźć tego gościa. Ale czekaj, bo tu trzeba wybrać... Wybrałem, już standardowo wybrałem ten. No dobra, French Tom. Jest. O kurde, rzeczywiście jest taki. Okej. Teraz musimy czekać, aż chyba odbierze, albo wyśle maila zwrotnego, czy coś. Albo trzeba po prostu wyjść. Czekaj. To chyba było... Wow, można coś wpisać ręcznie. Dobra, logout. A, misje policzne mam po przejściu pewnej misji. Aha, dobra, to sobie będziemy ten. To sobie będziemy to ogarniać. Dobra, teraz po prostu wysłaliśmy mu zaproszenie i tak jakbyśmy wykonali misję, nie? Czyli co jadłem w tej restauracji będzie mi... Zobaczymy. Dobra, to co, jedziemy teraz do Michajego? Nie, jak on się tam nazywał? No jedziemy do M, nie pamiętam jaki to był kontakt. Dobra, jedziemy i co, sprzątamy granaty po drodze, czy nie? Może będzie jakaś fajna fura do zgarnięcia? A czekaj, czemu nie ma... to nie ma muzyki, to jest policyjny samochód. Ej, właśnie, musimy sprawdzić jedną rzecz. Bo skoro jadę na tą drugą stronę, to sprawdźmy, czy będzie mnie gonić policja, jeśli przejadę samochodem policyjnym. Myślicie, że się skapną, że za kierownicą siedzi Nico Bellic? Manny to jest? A nie, czekaj, ja wiem... Nie wiem, kto to jest. Spotkaliśmy ostatnio nowy kontakt, nie? A tak, czekaj, to jest ten raper. To jest ten taki raper i z nim robiliśmy misję w jednym tym,
No, 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 dobra. I tak, przejeżdżamy na sygnałach, zobaczymy co się stanie. Nie gonią mnie, kurde, ale super. Dobra, i teraz jedziemy, zobaczcie. Cyk. No ale i tak myślę, że lepiej słuchać sobie radia niż kogutów policyjnych. Przynajmniej ja tak wolę. Okej. Okay. Powinniśmy chodzić do klubów dla dżentelmenów. Nie mam czasu. Muszę wykonywać misje, zdobywać nowe bronie. O, i mieliśmy wziąć samochód mój. Co, Roman? Co mnie nie lubisz? A to... Jakie były konsekwencje tego, że nie będziemy się umawiać ze znajomymi na powiedzmy, jakieś tam spotkania? One... To są z tego jakieś benefity? Chyba nie. Po prostu, o, nie umawiamy się i tyle. Gdzie ten hajs na kółkach? No nie ma właśnie, ale granaty wziąłem. Także jestem przygotowany, jak będzie hajs na kółkach, to od razu leci granat. I mamy tyle hajsu, że szok. W ogóle ile mam hajsu? O, nie wiem nawet, ale na pewno powyżej 1000, także spokojnie. Okej. I can say is I hope you'll continue to make the community a better place. Hey man, you know, for a cop, you ain't so bad, man. Out the streets, man. Word, give it up. Czekaj. On czasem nie zdradził później kogoś, ten policjant? Oh, good to meet you. I hear you're helping this guy with his vital... Już nie pamiętam tej postaci, a coś z nią było grubo. Jestem tylko turystą. Ale to też będzie kontakt, u którego będziemy robić misję, nie? Zadam sobie herbatkę. Okej. Whatever, man, fucking punk. Yo, listen, homeboy, I need you to do me a favor, man. Listen, man, I need you to help me out, man. I need you to get some bitches taken out, moved on, whatever. Because, yo, I promised Mr. McCready I was gonna get this place cleaned up, and I will. Okay, how many? A bunch, man, a bunch. They're hanging out and making bad shit. Dobra, będziemy strzelać. Okej, dobra, już wiemy, że trzeba zabijać, także nie musimy go dalej słuchać. Po prostu jedziemy do Windmill Street. Zajdziemy tam wozem policyjnym, więc się wystraszą. Później, myślę, że po tej misji na pewno zaraz zmienimy samochód, ponieważ już sobie odczepiłem drzwi, także u tego oficera będą misje. No też tak właśnie myślałem. Conker, no siemanko, u mnie wszystko w porządku. Dobra, mamy członków gangu. No i co, elo, jedziemy z nimi, nie? Co, nożem? Nie, bo nie mają broń na pewno. Wow, co tu jeszcze strzela do mnie? Okej, okay. Kamizelka się przydała. Teraz musimy jakoś tamtych typów dogonić. Mogę to zrobić autem, ale myślę, że oni do mnie będą chcieli przyjechać za moment. Jakoś tak czuję, że gdzieś tam będą zakręcać. A tak, będą jechać w tą stronę, więc po prostu zrobimy na nich zasadzkę i będzie jedna wielka strzelanina. Przydałby się właśnie karabin. O, jedźcie tutaj! Ach! Dobra. Czekajcie, zaraz ich tam pociśniemy. Oj, pojechali na długą. Dobra, mam ich. Kurde, nie ma zasięgu ta broń. Musimy w takim razie wziąć taksówkę i gonić ich taksówką. Wysiadka, boy! Koniec kursu! Och, prawie mnie złapali. Jak tu policjanta chcecie złapać? Kurde. Szukamy hajsu na kółkach. Nie no, spokojnie, znajdziemy hajs na kółkach, tylko najpierw musimy tutaj załatwić sprawę. Crazy taxi! Ładnie. I mamy ich. No i git, koniec misji? Co to miała być za misja? Szkoda amunicji. Bierzemy tego Golfa i jedziemy. Ale muza, no. Tutaj są takie właśnie piosenki fajne.
Na Spotify też możecie znaleźć całą playlistę do GTA 4 właśnie. Fajne są kawałki, fajnie sobie posłuchać czasami. Dobra, to mamy zrobione. Na razie nie mam żadnej nowej misji, ale podejrzewam, że jak zajedziemy do kawiarenki, to już ten gościu nam odpisze, ten gej, co mamy się z nim spotkać, ten French Tom. O, tu mamy skocznię. Chyba niektórymi samochodami dało się przeskoczyć na drugą stronę, ale nie wszystkimi. Zobaczymy, czy tym się uda. O kurde, udało się. No, trochę rozpędzony byłem. To taki Golf, nie wiem, taki Golf Plus trochę, co? Ani to nie jest SUV, ani... Nie? Ale duże auto, dosyć duże. Dobra, więc to mamy. I teraz chyba musimy poczekać na telefon od kogoś. Albo... RPG mam w drugiej i trzeciej części miasta. A, okej. Okay. Czyli jeszcze nie tutaj. Mallory dzwoni. Ouu. Okej. Okej. Elizabeth, o, w sumie jesteśmy... Czekaj. Czy to nie jest czasem siostra Jacoba, małego Jakuba? Chyba to jest siostra małego Jakuba, tak myślę. GTA 4, prawina słowiańska gra. No jest tutaj dużo nawiązań do... Okej. Joko, ty jaki babo chłop. Ej, kurde. Ona jest tylko w grze, a się już jej boję. Szkoda, że GTA 4 w Polsce nie było. Nie wiem, czy tutaj byłoby coś ciekawego. No, może i by było coś ciekawego do roboty. McCreary. Okej. And that's why you're the best, darling. Maybe. Let's do this. Okej. Okay. Już nie pamiętam tej postaci. Dawno grałem w GTA 4. GTA 4 sejmowe porachunki. No. GTA 4 Boguś. Boguś w BMW. O. Okej. Okay. O, karabin! Chyba po tej misji będziemy mieli dostępny karabin w Emanation, nie? Ale może być karabin snajperski. No zobaczymy, jaki będzie. Gdyby GTA 6 było w twojej dzielnicy, nagraj unboxing swojej dzielni. Oj, nie wiem, co tam wymyślą z tym GTA 6. Na co jest Rockstar, kurde, nigdy się nie wiesz, co oni mogą zrobić. Ja bym stawiał na to, że tym razem będzie zupełnie nowe miasto albo zupełnie nowy kraj, czegoś, co jeszcze nie było w GTA nigdy w żadnej części. Byłoby to bardzo ciekawe. No bo patrzcie, na przykład mamy takie gry z otwartym światem jak GTA, jak The Division, powiedzmy, jak The Crew, jak... co tam jeszcze mamy? Watch Dogs? I wszystkie te gry są w Stanach Zjednoczonych. Tak jakby na świecie istniały tylko Stany Zjednoczone, nie? Jakby jakiś kosmita przyleciał na Ziemię i chciał grać w gry, to by pomyślał, że rzeczywiście na tym świecie są tylko Stany Zjednoczone i tylko Stany Zjednoczone się liczą. Dobra, idziemy. No, myślę, że też właśnie przyszłe GTA może być w USA raczej. Ale fajnie jakby było ten, jakby było też w innym kraju. Chociaż nie wyobrażam sobie tego, no GTA zawsze było w USA. Dobra, na górze mamy karabin, będziemy musieli... O, wiedziałem, że to taki może być. Musimy iść do punktu obserwacyjnego, jak wszystko przygotowane. Patrzcie, ile amunicji mamy, nice. No i teraz będziemy musieli strzelać, nie?
Z tym typem będzie napad na bank. Albo będzie powrót do korzeni, widok z góry jak w GTA 1. No raczej nie. No i dobra. Musimy teraz czekać. Zaraz pewnie będzie problem. I wtedy musimy wszystkich odstrzelić. Tego pierwszego oni zabiją, a ja muszę zabić drugiego. Użyj myszka do celowania. Mam już myszkę. Dobra, jestem gotowy. Coś im się nie podoba już. Już coś im się nie podoba. Celujemy drugiego. Trzeciego, czwartego. What? Co to niby miało być? Okej. Przeładowanie. W każdym GTA chyba były jakieś takie misje związane ze snajperką, co? Okej, okay, wsiadaj, już na ciebie czekam. Elegancko załatwione wszystko. Świetnie się spisałem i mam snajperkę. O, dobra, i co dalej? O, już koniec. Ha, fajna misja, podoba mi się. Lucek pure skill widzę. Dobra, teraz musimy tak stąd spaść, żeby nie zginąć. Da się tak w GTA zrobić. A w GTA 5 da się to łatwo zrobić, w GTA 4 no może być problem. Ogólnie cała sztuczka polega na tym, aby odbijać się od ścian i wtedy jakoś ta postać łagodniej ląduje, nie wiem. Czasami jest tak, że dotknie się tylko ziemi, jak się spadnie z większej wysokości i się ginie. Tutaj nie widzę, żebyśmy mogli się gdzieśkolwiek odbić, ale da się tak zrobić. Tylko tutaj właśnie nie ma jakiegoś budynku obok, nie? Więc może być ciężko. Jak będziemy mieli w drugim mieście chatę, to chyba tam będzie można tak fajnie przeskakiwać i nie zginie się. Nie lepiej zwyczajnie schodami? No właśnie zwyczajnie to tak jest, wiesz. Czasami fajnie jest zrobić coś inaczej, no. O, i właśnie, pozbieramy sobie amunicję i pamiętajcie, cały czas... Patrzcie, lepsza broń! Lepsza broń, cyk. Teraz to będziemy dopiero strzelać. No i właśnie, warto było sobie do nich tutaj zejść, pozbieramy i amunicję i od razu lepszy model broni, no bo wcześniej miałem takie zwykłe Uzi, a tu jest takie SMG. Już nie będę musiał kupować tego w Emunation, bo ta broń jest na razie niedostępna. Także bardzo fajnie. Okej. Okay. Idziemy sobie teraz do samochodu i mamy kolejną misję u Elżbiety. Pewnie będzie zadowolona z moich usług. Ej no, serio, ten samochód nie był mój? Ja tu na piechotę przyszedłem czy jak? A nie no, chyba mnie podwiózł ten. Podwiózł mnie ten gościu, McCreely. Dobra, jedziemy na skróty. Jesteśmy. O, okej. Okay. Zobaczymy co dalej będzie. Teraz będzie chyba bardziej ambitna misja, co? I zaraz się pojawi chyba mały Jakub, tak coś myślę. Makrela, dobra, będziemy mówić na niego makrela, masz rację Grzecho. To będzie makrela. Makrela. Wo. Johnny Makrela. A, nie, to jest ktoś nowy. A, on jest z tego gangu! The Lost and Damned, kojarzycie? To będzie właśnie w dodatku. W tym The Lost and Damned. Znaczy, to jest gang... The Lost chyba, nie? Czy coś takiego. Okej. Okay. O, następny, kurde! What's up, money? Okej. Okej, jaki najelany, nie? Jaka gruba, no jest trochę, ma trochę tuszy. No trzeba jej przyznać. Lubi zabalować.
Dobra, słuchajcie, mamy super bronię. Teraz normalnie świat stoi przed nami otworem. Zobaczymy, czy ten Playboy ma jakąś furę. No nie, musimy ukraść specjalnie furę, żeby móc go podwieźć. No dobra, to weźmy tak... Ach. Ło! Patrzcie, jaka kooperacja od razu. Podoba mi się to. To jest Playboy. To jest Playboy. Dobra. Weźmy sobie jakąś furkę i jedźmy. Ki? Także gościu, widzicie, gościu ma parę, no nie? Może nam pomóc. Będziemy musieli chyba wrócić do pierwszej części miasta. Aha, okej. Zaczynałem tak jak ty. Money mówi skacz. Koleś pyta, jak wysoko? A, musimy to się jakoś przedostać, kurde. Oj, elegancko. Jaka w ogóle złotówa jestem, nie? Nie chcę mi się płacić. Z Playboyem takim mało prestiżowym samochodem. No właśnie, ale zobacz, mam tutaj spoiler. Malowanie nie jest takie ciekawe, kolor jest taki nudny, nie? Ale no nie jest tak źle. Merit jest dobry. Oczywiście lepszy by był jakiś tam Huntley Sport. Albo coś szybszego, no ale... No tam nie było nic takiego. Taka biedna dzielnica, taki Bronx, kurde. W jednej misji będzie można go zabić, mówicie, tak? Albo oszczędzić. Zobaczymy. Co u ciebie słychać? A, wszystko w porządku. Bardzo fajnie. Nawet tutaj mamy nawigację głosową, słuchajcie. To nie są żarty. No czekajcie, właśnie w jakich latach rozgrywa się akcja GTA 4? Bo to na pewno nie są czasy współczesne. GTA San Andreas było w latach 90. Taki 90 chyba pierwszy, drugi rok. To wiem, GTA San Andreas, no nie? A GTA 4 jest chyba lata 2000, tak 2000 chyba czwarty rok, coś takiego. Zabij go w tej misji, opłaci ci się, mówisz? Zobaczę, ale nie wiem, czy mogę go zabić. No spróbujemy. Rok 2000, ale nie, mi nie chodzi o datę wydania gry, tylko o akcję gry, w którym dzieje się akcja gry, o to chodzi. Mówicie, żeby go strzelać, te? No czekaj, tu wezmę sobie tylko shota. Z Playboyem w tej misji będziesz mógł drugi... Dobra, spróbujmy go zabić. Ja myślę, że jeszcze nie możemy go zabić. Musimy za nim iść. Raczej, nie? W tej... Nie w tej misji. Będzie tak, że będzie misja, aż będę miał wybór. Aha, dobra, okej. To teraz pewnie bym sfailował, jakbym go zabił, nie? Akcja rozgrywa się w 2008 roku. Okej. Okay. Czyli jak była premiera tej gry, to były czasy współczesne, nie? Okej. Okay. Aha. Policaje na nice. Dziwna była ta rozmowa swoją drogą. Dobra, Niko, bierz się do roboty, to nie ma co. Ja mam teraz super broń. Nic mi nie jest straszne, kurde. Szukamy ich. Jeszcze na górze pewnie będą. Teraz bawimy się w PUBG. Oh, shit! Woo! No, było blisko. Tutaj nie jest tak jak w piątce, że cię od razu zabijają, nie? O, przeładowanie, shit. Haha, ale headshot zawsze działa. Dobra. Niko żołnierz, no. A oni zostali z tyłu jak cioty. O, dobra.
Zobaczcie jak w CS-ie, kurde, Lucek Terminator. No muszę uważać, bo trochę zdrowie mi tak ucieka, więc to nie jest takie... O dobra, mamy zdrowie już, także nie jest źle. Tu, 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 tu. Wychyl się, no. Haha, one shot, one kill, jak zwykle. Zabieramy oczywiście amunicję. Patrz ile już mam amunicji, ja tu mogę całe Liberty City rozwalić. Kurde. Nie ma zmiłuj. Elegancko. Niko Bellic pro player. Dokładnie tak. Ciśniemy ich wszystkich. Nie ma zmiłuj. Ej, ale ta broń jest fajna, podoba mi się. Dobra. Także tego teraz nie mogliśmy go zabić, no. Będzie później taka akcja. Trevor zabił Johnny'ego w GTA 5. Wiem, wiem. Ło! Ło! Wiem przecież, już robiłem, znaczy przeszedłem cały GTA 5 i robiłem tą misję. Lucek władca Liberty City, no. Ej, patrzcie, na razie niezniszczalny ten Niko Bielik, co? No i szukamy fury. A, akurat to Sultan! Patrzcie, to nie byle fura jest. Siadaj, boy. Jedziemy. No... Jak dziwnie chodzi. Wsiaduwa. Okej. Okay. Mamy sułtana. Sułtanisko jest szybkie. Oczywiście odpowiednia muzyka włączona. Dzikie rapsy. Musimy zgubić pały. Więc jedziemy na sprayownię chyba, co? Dobrze, idzie. Zrób go u Benego. No niestety tutaj nie ma Benego. W ogóle tak tuningu to tutaj nie ma. No niestety, no... Musimy się uraczyć tymi samochodami, które są seryjne po prostu. Ale to nie szkodzi. Też są niektóre fajne furki tutaj. Nie jestem pewny, czy jakieś... Ale chyba były jakieś samochody dodatkowe w tych dodatkach, nie? Jakieś takie sportowe, fajne furki. W sumie to teraz powinienem ich szybko zgubić, skoro jestem poza strefą. Ale przemalujemy. Bagiety na ogonie. No, już ich zgubiłem, także tutaj bardzo szybko można policję zgubić, jeśli się wyjedzie z tego okręgu na mapce, nie? Jest spoko. Szkoda, że w tej grze nie ma tuningu. No myślę, że byłoby dziwnie widzieć obniżony samochód, który się tak buja, wiesz, na boki. Swoją drogą, jakby można było usztywnić zawieszenie, to by było jeszcze ciekawsze. Jest mod na robienie tuningu w GTA 4. O! Ciekawe, jakby to wyglądało. Ale mody właśnie bardzo, bardzo destabilizują tą grę i podejrzewam, że nie mógłbym w nią normalnie grać. Próbowałem jakiegoś moda graficznego wgrać sobie do GTA i 4 i była straszna lipa. Ej, czy my będziemy teraz... O, przejeżdżamy przez most, słuchajcie! I możemy już być w drugiej części miasta. Passat na drift. Może dałoby się zamontować armory. Kurde, no nie wiem, spoilerek jakiś, jakieś progi, zderzaki. Sultana w tak fajnie przerobić. Ale tutaj mamy sultana stuningowanego, nie? Sultan LS Diosek jest na trzeciej części miasta, na razie nie mam do niego dostępu. Ale jak będę miał, to oczywiście będziemy go sobie w dużych ilościach kraść. Także już mamy miasto, jest epicentrum. Wow! I już możemy się tu bawić, tu oczywiście też będą inne furki. Tutaj jest Grotti Turismo w salonie samochodowym, możemy sobie je brać, ile nam się podoba. Tutaj będzie jeździł też Infernus jest bardzo rzadki i bardzo fajny. No i teraz, będziemy mogli sobie grać w kręgę, to jest fajna kręgielnia. Będzie spoko, w końcu mamy miasto już. Jest miasto, proszę bardzo. Czy w tym GTA chciałbym mieć telefon jak w GTA 5? Wiesz co, nie, bo zobacz, smartfon, kiedyś tak smartfonów nie było w 2008 roku, no nie? Były telefony, które już miały część tych możliwości, na przykład gry Java i tak dalej, ale jeszcze, no tak nie bardzo można było na nich robić tyle możliwości, nie miały takich możliwości jak nasze dzisiejsze smartfony. Także, no, ciężko powiedzieć. Czy bym chciał? Raczej nie, bez sensu. Patrzcie, jakie parkowanie!
I co, mówicie, że jak go zabiję, to będę miał tą chatę, nie? No chyba tak będzie, bo tutaj zresztą... A, zobaczymy. Czy ja mogę tu wejść? Playboy X. Okej. Zabijemy go, myślę.